niemal 1600 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzonych testami w ciągu ostatnich 2 dni. Taką sytuację podało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu tych 2 dni w województwie podlaskim odnotowano 38 nowych przypadków. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie augustowskim. Według opublikowanych wczoraj danych, obecnie aktywnych zachorowań na terenie sąsiedniego powiatu jest aż 52. Dzisiejszy komunikat wojewody informuje o kolejnych 2 zakażeniach. Obszar powiatu augustowskiego został oznaczony kolorem niebieskim, co wskazuje, że jest to teren zagrożony dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi. Ogółem w obszarze działania augustowskiego sanepidu do tej pory zachorowało ponad 100 osób. 5 zmarło. Obecnie zainfekowani stanowią większą grupę niż ci, którzy od początku epidemii zdążyli wrócić do zdrowia. W Suwałkach dzisiaj poinformowano o 1 nowym zakażeniu. Na terenie miasta i powiatu mamy obecnie 6 aktywnych przypadków zakażenia. Od początku pandemii koronawirus zaatakował 49 osób. 43 już wyzdrowiały.